Znaczy klient ma. Klient ma, weźmiemy od klienta. Od tego, co jest akwarium, nie? Zobacz, ten bazenek jeden się boi, strasznie dobrze. Szkoda go, bo on padnie nam tamten. Znaczy nie wiem, czy on dojedzie w takiej kondycji, czy dojedzie, ale my już jedziemy do domu, że tak powiem, także od ciebie nie mamy jakoś tam strasznie. 300 km macie. No, dokładnie. 3-4 godziny. Dokładnie. Bo autostradą z Warszawki przyjechaliśmy. Autostradą przyjechaliśmy. Rewelacja. Rzut beretem. Rzut beretem, Kuba. Dobrze, że miś wcześniej, bo nawigacja tej drogi jeszcze nie widzi. Dobrze, że mi wcześniej powiedziałeś. Ja sobie ostatnio, jak żeśmy jechali, to żeśmy przyjechali. Mi to te skały sporo, bo mają naprawdę dobre ułożenie. To jest między Łodzią a Warszawą, to jest centrum. No i co, robicie ten salon? No, mieliśmy pogadać. Odpalamy? No, mieliśmy pogadać. To przyjeżdżaj. Będziemy gadać. No dobra. A chcesz zobaczyć wizualizację budynku naszego? A masz tutaj czy na ulicy? Ty, nie masz tego na komputerze tej wizualizacji? Zobacz, jak masz to chętnie. Chodź, pokażę budynek. Znaczy to moi rodzice, no ja to tam się zesrał. Nie pogodę, czym się jeżdżę. Czekaj, powoli. Co? Powoli, no. Wszystkiego się każdy dorabia jakoś tam w życiu powoli, nie? Nie. Teraz wiesz, to miałem trochę wolnego, trochę sobie odpocząłem. Teraz trochę widowałem pod względem. Znaczy odpoczynku miałem, bo wiesz, ja jak nie pracuję, to nie zarabiam. Nie zarabiasz. Ale wiesz co, ale człowiek nie tylko też musi sobie trochę odpocząć. O, ja ci powiem, ja już jestem zmęczony. Ja... Teraz masz wysoki sezon, nie? No, ja dokładnie mam taki zapieprz. Teraz masz tak. Sypiam tygodniowo po 4 godziny, 5. Tygodniowo. No ale potem masz takie okres, że masz trochę mniej, nie?